Jeszcze niedawno podjazd dla karetek przy polickim szpitalu był w bardzo złym stanie. Nierówności utrudniały bezpieczne dotarcie do drzwi szpitala. 3 tygodnie temu nawierzchnię wyrównano. Teraz podjazd można użytkować bez obaw, ale jeszcze niedawno kierowcy karetek mieli trudności z podjechaniem pod drzwi izby przyjęć. Pod koniec roku 2012 wykonane zostały prace remontowe na koszt szpitala parkingu. W tym roku, nie dalej jak 2 tygodnie temu, wykonana została naprawa części drogi podjazdowej, która była zniszczona po 2 awariach wodociągu. Tak? Po ustabilizowaniu się gruntu zostało to w tej chwili naprawione i stan podjazdu uważam, traktuję jako dobry. Koszt prac dotychczas wykonanych na podjeździe wyniósł około 6 tysięcy złotych. Całkowity koszt planowanego remontu podjazdu, mającego powierzchnię 1000 m2, wyniesie około 200 tysięcy złotych. Placówka obecnie nie dysponuje takimi finansami, dlatego liczy na wsparcie z zewnątrz. Nie dalej jak w kwietniu tego roku nasza pani dyrektor uczestniczyła w posiedzeniu rady. W ślad za sygnałem wystosowanym do radnych zostało ze szpitala wystosowane pismo do pana starosty z prośbą o wsparcie w tej sprawie. No, jestem przekonany, że pan starosta zapoznał się i pewno czyni jakieś kroki. Czekamy na efekty i jestem przekonany, że jak znajdzie jakieś rozwiązanie, żeby wspólnie się pochylić nad tematem, to na pewno się z nami skontaktuje. Obecnie największym kłopotem jest blokowanie wyjazdu przez samochody osobowe, które parkują pod szpitalem niezgodnie z przepisami. Kierowcy stawiają swe pojazdy, nie zważając na znak zakazu parkowania. Stanowi to duże utrudnienie dla karetek i pacjentów docierających do izby przyjęć. Kierownictwo placówki walczy z tym problemem od lat, ale bez większego efektu.